Na podcast zaprasza telewizja Crime and Investigation Polsat. Nadawca programu Fajbusiewicz. Rozmowy o zbrodni. Premiery w środę o 22.30. Michał Fajbusiewicz. Legendarny dziennikarz kryminalny. Katarzyna Grochola. Jedna z najbardziej popularnych i rozpoznawanych autorek książek obyczajowych. Porozmawiają dzisiaj o sprawie, w której skomplikowane relacje rodzinne doprowadziły do zbrodni. Przyznam się, że jak w zeszłym roku po raz pierwszy, bo tak trzeba powiedzieć, zobaczyłem cię w tym cyklu, to byłem trochę zaskoczony. Co prawda był uprzedzony, że będziesz, bo nigdy nie miałem skojarzeń natury kryminalnej. No chyba, że w tej tematyce, którą tak uspołeczniłaś, jeśli można tak powiedzieć, mówię o przemocy, no ale to... No o przemocy i o pedofilii, bo jednak mam dwie takie silne książki. To prawda, ale one dla takiego zwykłego zjadacza kryminałów nie są tematami tak do końca kryminalnymi, no bo jeśli to byłyby zdarzenia, gdzie nie wiadomo, kto i nie złapany. U mnie jak w Columbo, wiadomo to... kto, tylko nie wiadomo, co z tym dalej zrobić. Także to nie był incydent. Okazuje się to twoje zaangażowanie w ten cykl, ale dalej penetrujesz tak masochistycznie, powiem, tę tematykę, na której no, znasz się i wiesz o niej z autopsji. No. Michał, jeżeli zdarzają się kobiety, które, a takich kobiet jest multum, my mówimy tutaj w tej chwili o jednej sprawie, w tej chwili, w zeszłym roku o innej, ale kobiety siedzą w więzieniach, ponieważ zabijają swoich oprawców. Nikt im wcześniej nie pomógł. Zwracają się o pomoc, idą na policję. No w tej serii mamy, pozwolić, że ci przerwę, też jedną, która siedzi w więzieniu za to, że chciała świadomie, choć bez żadnego powodu, bo nie był oprawcą jej małżonek, go zgłaszać. No tak, ale ja o tym nie mówię. Ja zostałam zaproszona do tego odcinka. Tak, ale mówię, że są inne też przypadki, to właśnie w tym cyklu. Tak, ale takich się nie podejmuje. Podejmuje się tylko rozmawiać o tym, gdzie... Pomimo, że jestem za ukaraniem sprawcy zawsze, bo wszystko jedno, czy ofiara była obrzydliwym człowiekiem, pedofilem czy oprawcą, ma również prawo do życia i do karania przez sąd, a nie przez lincz. A to są wypadki jakby linczu, prawda? Ten, o którym mówimy. Dziewczyna zabija, matka czworga dzieci zabija swojego męża, który ją dręczył, który ją bił, mało tego, bił jej dzieci. Rodzina męża mówi, no ona się tylko skarżyła, że jej nie daje pieniędzy. No ale rodzina też zawsze będzie po naszej stronie, jeżeli jest jakaś. Józef poznał Annę, kiedy pracował na budowie w okolicach Warszawy. Anna była fryzjerką. Bardzo szybko się pobrali. Ich życie małżeńskie od początku było skomplikowane. Mężczyzna nie stronił od alkoholu. Tłumaczył Annie, że to z powodu tęsknoty za swoim domem, za górami. Po 2 latach postanowili przenieść się w rejon Kościeliska, w rodzinne strony Józefa. To była zbrodnia może na początku w afekcie, w czasie awantury, bo nie ustaliła ani policja, ani myślę ty nie ustaliłaś, co tam naprawdę się wydarzyło. Tak, ale ja wiesz co, chcę powiedzieć tylko o tym, że gdyby nie dbałość rodziny ofiary i to, że jej ojciec powiedział takie zdanie, ojciec Józka, czyli męża Anki, powiedział takie zdanie: ja już wtedy wiedziałem, że on nie żyje, bo ona urodziła 2 dzieci innemu mężczyźnie. Chociaż we wsi wiedzieli, że on się, czyli ten Józef, pojawiał, kiedy już tak naprawdę nie żył, więc sądzili, że to z tych krótkich pobytów powstawało to kolejne dziecko. No ale zobacz, jakie też jest wyobrażenie rodziny, że ona jest na tyle porządna, że ona by nie zadała się z jakimś jakby żył, że pod spodem jest również to zdanie. Skoro się zadała, to znaczy, że on nie żył. Zresztą dzięki wytrwałości rodziny w ogóle jakby sąd mógł skarać Ankę. No w ogóle dzięki temu uporowi to ta sprawa wyszła na światło dziennym. W świetle dziennym. Oczywiście. Bo przecież tak prawdę mówiąc,
mógłby być dalej zaginionym. Nie ma ciała. Józef. Nie ma. Nie, no są sprawy czasami poszlakowe, że nie ma ciała i jest zbrodnia i jest nawet wyrok skazujący. To i takie nawet. No ale tu wiesz, tu wszystko było takie luźne. Nie ma, wyjechał, żyjemy sobie spokojnie. A rodzina mówi, nie, coś się stało. No dobrze, ale dlaczego ty nie drążysz tego tematu w inną stronę, że uważasz, że tak jak funkcjonuje nasze państwo i ta otoczka tego państwa, to ta kobieta nie miała szans, żeby już mówiąc prostym językiem, zupełnie inaczej załatwić tę sprawę, a nie porąbać małżonka naprawdę na kawałki, jeszcze wciągnąć w to dzieci? Naprawdę chcesz rozmawiać o funkcjonowaniu państwa? Nie, no nie to chcę, państwo tylko... nie jest przyjazne. To państwo w tej chwili nie zabezpiecza ani kobiety ofiary, ani mężczyzny ofiary, ani dzieci, które są ofiarami w absolutnie żaden sposób. Nie ma się gdzie zwrócić. Niebieska linia jest linią, z której się kobiety wycofują, ponieważ jak wrócą do domu i powiedzą, kochanie, właśnie cię zgłosiłam, że jesteś oprawcą na niebieską linię, to po prostu dostają siekierą w głowę. To państwo nie staje za prawem dręczonej istoty. No może to tak być powiedzieć, również mężczyzna. Nie, uważasz, że trzeba wziąć jednak tę siekierę w rękę? Nie, uważam, że trzeba wziąć... Wymierzyć sprawiedliwość. Ja uważam, że należy wziąć siekierę w rękę, wyjść na ulicę i zmusić aparat sprawiedliwości i państwo polskie i rząd do tego, żeby prawo zaczęło być prawem. Musi być kara dla kobiety, która zabija męża, nawet jeśli on był straszliwym człowiekiem, ponieważ nie zabija jej. W tym przypadku była to bardzo niska kara. Chociaż była to bardzo niska kara. Ale wiesz, no, są sposoby na świecie. Kobiety przenoszone są do domów kobiet z dziećmi. Mało tego, sposób wychowania społeczeństwa jest nieco inny. U nas jest powiedzenie, jak się kobiety nie bije, to i wątroba gnije. Nasz rząd chce się wycofać z międzynarodowego prawa chroniącego prawa kobiet w rodzinie i prawa ofiar. No tak nie może być, bo to będzie prowadzić do tego, że my będziemy stawać w obronie nas i naszych dzieci, co nie jest słuszne. To było w godzinach wieczornych. Moje rodzeństwo już spało. Moja mama była w pracy. Po godzinie 22 wróciła do domu. Zawsze pracowała do 22. Zaczął kłócić się z mamą w kuchni, szarpać ją. Nie mogłem patrzeć, jak bije mamę. Wziąłem siekierę. Widzisz ofiarę, sprawcę. A czy ty widzisz też tę rodzinę, bo ten chłopak, który został w to wszystko wciągnięty, być może, że uczestniczył w tej zbrodni i najprawdopodobniej tak było, chociaż może jako niemy świadek, on ma teraz, nie wiem, 19-20 lat. Jak on wejdzie w życie? Jak on będzie żył z taką traumą, kiedy uczestniczył w czymś w pewnym momencie, jak w zabijaniu, nie wiem, taki zwyczaj jest tam bicia świni na wsi. I to się działo z jego ojcem, kochanym, niekochanym, tego nawet dobrze nie wiemy, pewnie niekochanym. Michał, to pytanie, które mi zadajesz, świadczy tak naprawdę tylko dobrze o tobie. To znaczy, mam wrażenie, że teraz myślisz, że każdy z nas ma coś takiego jak sumienie. Albo wyrzuty sumienia, albo nie może spokojnie spać, bo coś widział, czegoś doświadczył, o czymś pomyślał, coś zrobił. Niestety tysiące ludzi robi bardzo różne rzeczy, a dzieci mają tę właściwość, która pozwala im przetrwać w ogóle do dorosłości, możliwość wyparcia pewnych rzeczy. Odsunięcia, niezapamiętywania, nierozgrzebywania. Być może to jest ten przypadek, a być może ten chłopak, dzisiaj młody mężczyzna, zracjonalizował to, że przecież uchronił, czy matka jego uchroniła całą rodzinę przed dalszym biciem, piciem. Czyli mordowanie w dobrej sprawie. Myślę, że ludzie tak mogą zracjonalizować wszystko. Wiesz, ja bym nie mogła spać, ale... Ja też jestem starsze pokolenie. Ja się nawet nad tym nie zastanawiam, bo dla mnie to jest
wiadome. Natomiast czy ty uważasz, że te małe dzieci też mogły wiedzieć o tej zbrodni, kiedy ona się dokonała? Myślę, że nie. Ale przecież nie wiem, jak było. Wiesz, małe dzieci mają wyjątkową zdolność do kasowania traum. Bo byśmy nawet nie dożyli, żadne z nas nie dożyłoby, wiesz, mniej więcej normalnego okresu dojrzewania, gdybyśmy chcieli pamiętać. Pamiętaj, że dla małego dziecka traumą jest zarówno to, jak tatuś rzuci kotkiem o ścianę, zabijanie ukochanej świnki, mówimy o ukochanej, a nie o całym wielkanocnym, przedwielkanocnym wiesz, tradycji zabijania zwierzątek. Ja pamiętam, że ja zostałam zaproszona na ściąganie skóry z królika do garażu znajomych mojego ojca. Miałam wtedy 13 lat. I pamiętam, jak tam pan naciął i powiedział, jednym ruchem się ściąga. Rzeczywiście tak się ściąga. I pamiętam, że to takie gołe zwierzątko w ogóle nie... Dzisiaj, jak o tym myślę, to mnie przeszywa dreszcz. Ale wtedy to było coś tak normalnego. Potem się królika wiesza, wiesz, za oknem. Czy tam zająca, on kruszeje na mrozie, a potem jest bardzo dobry w śmietanie. Więc wiesz, coś się takiego też dzieje z nami, że my przyjmujemy pewne rzeczy, szczególnie jeżeli ktoś dorosły nam powie, że tak ma być, jako pewnik, a nie jako coś, co nami wstrząsa. Nie wiem, co z tymi dziećmi Anny. Bardzo jestem ciekawa, jak się potoczą ich losy. Wiesz, ona mówiła, że czuła wyrzuty sumienia. Jednak, że bardzo dobrze, że to się wyjaśniło. Ale nie wiemy, jak by było, bo nie ona się zgłosiła przecież. Prawda? No tak, no tutaj więc... mamy też taki przykład klasycznej, choć nie konsekwentnej do końca, zmowy milczenia, tak? Bo to była zmowa rodzinna, bo często to jest towarzyska, czy wśród znajomych zmowa, czy czasami całej wioski, bo przecież i takie znamy historie kryminalne. Natomiast tutaj nie wiem, czy wpłynęła na to policja, czy ojciec tego rzekomo zaginionego Józefa, że coś tam pękło, że ktoś wreszcie przyznał się do tego. No mówię tutaj o synu, bo przecież on pierwszy powiedział o tej zbrodni policji, kiedy policja po paru latach przy usilnych staraniach rodziny ojca Józefa powróciła. To było chyba 7 lat po jego zaginięciu, jeśli dobrze pamiętam. Czyli znowu sytuacja taka, że gdyby nie upór rodziny ofiary, to byśmy dalej nie poznali prawdy i to też nie najlepiej świadczy, o mówiąc wielkimi słowami, o organach ścigania. Ja wiem, że to znowu... znika człowiek i co? I nie nic? A dowody leżały nie tak wcale daleko. No. Czy ktoś przeszukał mieszkanie, zbrodni. Czy ktoś przeszukał dom, czy ktoś przeszukał dokumenty po zaginięciu? Nie. Wiadomo, była facet, poszedł w Polskę, pracuje, coś robi. Więc wiesz, to jest też taka niedbałość o nas wszystkich tak naprawdę. Jeżeli znikniesz ty, to jesteś znaną osobą. Będziemy o ciebie walczyć. Ja się upomnę. A jeżeli będziesz się nazywał Marek Kowalski i mieszkał w jakimś bloku, gdzie mieszka 5 tysięcy... No czasami tak bywa. Może nie zawsze, ale czasami tak bywa. W październiku 2003 roku Anna N. zostaje zatrzymana. Dwoje nieletnich dzieci trafia do domu dziecka. Podczas kolejnych przesłuchań Anna przyznaje się do winy, a jej syn potwierdza zeznania matki. Anna, doprowadzona do ostateczności, zabiła swojego męża, kiedy ten po awanturze poszedł spać. Wzięła wtedy siekierę i uderzyła. Mężczyzna zginął na miejscu. Jednym z koronnych dowodów w sprawie była krew, którą znaleziono w domu małżeństwa po 7 latach po zabójstwie. Mirosław Kozak, prokurator, prokuratura okręgowa w Zakopanem. W pokoju, gdzie miało miejsce to zabójstwo, spryskaliśmy podłogę specjalnym preparatem luminolem. Policjanci weszli z lampą ultrafioletową i okazało się, że w niektórych tych szczelinach właśnie pięknie to wszystko świeci. To świadczyło o tym, że w tych szparach są ślady krwi.
Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie przeprowadził stosowną ekspertyzę, gdzie wskazał, że z dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością jest to krew właśnie należąca do Józefa N. Czy ty wreszcie napiszesz klasyczny kryminał, skoro już się zaczynasz wiązać ze stacją, która tylko się z kryminałem kojarzy? Ale ja mam romans z tą stacją. Ja wiem, no ty miałaś swój program, ale też nie w klasycznym... Romans, a nie małżeństwo. Kryminale. Natomiast czy czytelnik może się spodziewać, że królowa powieści napisze też wielki kryminał? Słuchaj, zranić marionetkę, która była moim zdaniem trochę niesłusznie okrzyknięta kryminałem, sprzedała się w 200 prawie 1000 egzemplarzy. Pytają mnie, kiedy będzie druga część, no bo chcą, żeby tam jednak winny odpowiedział, a u mnie winny nie odpowiedział, jak wiadomo, ponieważ była to bardzo książka osadzona w realiach naszych i naszego sposobu. Przez naszych, niekoniecznie chcę powiedzieć polskich, ale też tego wymiaru sprawiedliwości, który potrafi się wymknąć tym, którzy są bardzo znani, albo tym, którzy są związani z ugrupowaniami politycznymi, albo tym księżom, którzy mówią, no któż z nas nie miał takiej pokusy. Prawda? Nie będę używać nazwisk, bo i tak to wytną producenci. Więc wiesz, co jest tak naprawdę kryminałem? Ale muszę ci powiedzieć, że jak rozmawiałem z Maxem Czornyjem, to on stwierdził, że nie można mieszać gatunków, że kryminał musi być kryminał, że powieść czy też... Obyczajowa, no, tak, musi być. Ale wiesz, czym on argumentował? Nie, że pisarz nie potrafi wymieszać tych gatunków, tylko jest problem z czytelnikiem i wydawcą, ponieważ jak napiszesz, wymieszasz gatunki, to nie wiadomo, na jak której półce postawić to w księgarni. Wiesz co, Michał? Ja myślę, że inteligentny czytelnik sobie znajdzie sam jak przez lubi internet. Autora, tak. Szczególnie. Ale powiem ci, że moja pierwsza powieść jakoś znana, czyli Nigdy w życiu, była wydana z gruszką na okładce. I ja ją znalazłam w kulinariach w którejś księgarni. Więc, no bo wiesz, jak gruszka, no to jedzenie, a jak jedzenie, to kulinaria. Więc ja bym się tym nie przejmowała, no jedni znajdą. Ale nie odpowiedziałaś mi na pytanie. Mieszanie gatunków jest bardzo cenne, moim zdaniem. Mnie zawsze fascynowały te kryminały, w których gdzieś tam obok jakaś para się zakochiwała, albo właśnie pękało jakieś dobre małżeństwo i któreś z nich było podejrzane, albo myśleliśmy, że kochanka właśnie załatwi żonę naszego głównego bohatera. Potem się okazywało, że był to wątek kompletnie poboczny. On występuje u Agaty Christie, on występuje u Chandlera. Więc czy to jest mieszanie gatunków? Nie, to jest dodawanie smaczków do powieści. 7 grudnia 2004 roku zapadł wyrok. Anna N. została skazana na 6 lat więzienia. Sąd w uzasadnieniu podkreślił niezwykłą więź emocjonalną, jaka łączyła matkę i jej dzieci. Podkreślił, że czyn, jakiego dopuściła się Anna, był przypadkowy. Kobieta działała w obronie koniecznej, ale przekroczyła jej granice. Zabójstwo było efektem trwającej od lat i wyniszczającej tę rodzinę przemocy. Ponieważ nie napisałaś kryminału, to ja bym chętnie od ciebie, bo widzę tutaj przygotowałaś, otrzymał to kompendium z poprzedniego... I co przeczytasz, to jak to wszystko znasz na pamięć. To kompendium z poprzedniego sezonu, czyli... A tu jest, zdaje się, ta wstrząsająca historia o tej wiosce, która się cała zmówiła. Tak, jakim sposobem można zmusić kilkadziesiąt osób, które były świadkami zbrodni, do tego... W jaki sposób można zmusić, to nawet jest opisane, tylko no. Dlaczego te osoby pozwoliły się zmusić? To jest pytanie, na które jest bardzo trudno odpowiedzieć. Czy jesteśmy aż takim narodem? 40 czy 50 świadków morderstwa. I każdy się boi powiedzieć. Przez tyle lat. Widziałem. Michał, przestańmy się bać. To jest główne przesłanie. Ależ ci życzenia napisałam. Po tej po tym twoim publicystycznym, politycznym wystąpieniu, to coś łagodniejszego myślę, że bym wpisała. Nie, dokładnie to właśnie. Wysłuchaliście podcastu Fajbusiewicz Rozmowy o zbrodni na podstawie programu, który możecie oglądać na Crime and Investigation Polsat.